Teatrzyk Zielone Oko. Człowiek, który zasłużył na śmierć. Siedzieliśmy w małej chacie, zagubionej wśród lasów i jezior, i graliśmy partyjkę pokera. Naprzeciwko mnie siedział Hetfield, radca prawny, łysawy, w rogowych okularach. Po mojej lewej ręce Boss, Orville Lord, z cygarem w ustach i twarzą nabrzmiałą od zbyt dobrego jedzenia i wina, pełną niezachwianej pewności siebie. Po prawej Cody, szczupły, żylasty mężczyzna, zawodowy myśliwy i przewodnik po tych lasach. Hetfield spojrzał na swoje karty, potem na mnie. Pan wchodzi, Frank? Miałem 3 damy i wiedziałem, że to wystarczy, aby zgarnąć pulę. Ale wiedziałem również, że Orville Lord nie lubi przegrywać. A za bardzo zależało mi na tym, co miał mi zaofiarować, by go rozzłościć za cenę głupich kilkunastu dolarów. Udałem, że się waham, potem westchnąłem. Nie ma mnie. Rezygnuję. A ja wchodzę. Proszę, 20 dolarów. A pan? Cody? Nie, dla mnie za drogo. A więc zostaliśmy we dwójkę, Hetfield. Właśnie. Wchodzisz? 20 i sprawdzam. O, co masz? Proszę, 2 pary. Królewskie. 3 dziewiątki. A więc miałem rację. Mogłem wygrać i dobrze zrobiłem, że nie wygrałem. Złożyliśmy karty. Co to? Nie gramy już? Nie, chyba nie. Ale jest za wcześnie, żeby kłaść się spać. A na ryby albo na polowanie możemy wyruszyć dopiero o świcie. No więc? Co robimy teraz? Możemy usiąść przy kominku i opowiadać sobie różne historie. O, właśnie. Dobrze, dobrze. Jak chcecie, lepsze to niż nic. Kto zaczyna? Ja mam historię, którą chciałbym opowiedzieć. Zdziwiłem się trochę. Cody nie był rozmowny. Do tej pory odezwał się zaledwie 2 razy. A może dokuczyło mu życie w tej głuszy i pragnął się wygadać. Usiadłem wygodnie na wyściełanej skórą ławie, obserwując spod oka Lorda. To on był powodem, że znalazłem się w tej chacie, mimo że nie jestem ani wędkarzem, ani myśliwym. Lord miał mi dać posadę menedżera reklamy i wicedyrektora rady nadzorczej w swoim wielkim koncernie. Kupa forsy. Zależało mi na tym, jak mało na czym w życiu. Więc kiedy powiedział, że chciałby mnie przedtem lepiej poznać i zaproponował wspólny weekend na kanadyjskich jeziorach, zgodziłem się bez namysłu. Cody dorzucił drzewa do kominka, zdjął ze ściany sztucer, oparł go sobie o kolana i zaczął. To będzie historia o człowieku, który zasłużył na śmierć. O, nic nadzwyczajnego. Znam wielu takich. Tak, ale rzecz miała miejsce przeszło 20 lat temu. Byłem wtedy młody i trochę narwany. Zawarłem znajomość z człowiekiem o imieniu Max, który zaproponował mi udział w napadzie na bank. Wciągnąłem w to wszystko przyjaciela, Camerona i moją dziewczynę, Delię. Max gwarantował, że łup będzie wynosił około 200 tysięcy i oświadczył, że podzielimy to na równe 4 części. Ładna sumka. Tak. Dużo ludzi daje się złapać.
Na mniejszą. Właśnie. Tak i ja pomyślałem. A, nie byłem przestępcą, ale powiedziałem sobie, że ten jeden skok zaryzykuję, a potem urządzę się jakoś przy pomocy tych pieniędzy. A nie będę was nudził szczegółami. Najważniejsze, że plan się powiódł. I to lepiej niż myślał Max. Mieliśmy 300 tysięcy łupów. No proszę. To opowiadanie wywołało we mnie dziwny nastrój. Nie umiałem zdać sobie sprawy, dlaczego. Zacząłem się zastanawiać, po co Cody nam to wszystko opowiada. Może po prostu zmyślał. A może chciał jakoś wypełnić czas bogatym klientom po to, by ich rozerwać i by powrócili tu znowu? Ale było w tej historii coś, co wywołało we mnie niepokój. No i po skoku spotkaliśmy się w mieszkaniu Maxa, gdzie mieliśmy podzielić zdobycz. Tak, no łatwo się domyślić dalszego ciągu. Max nabrał was i nie dał wam nic, co? No, to by jeszcze można było zrozumieć. Ale on doszedł do wniosku, że nie będzie bezpieczny, jeżeli zostaniemy przy życiu. Zanim zdołaliśmy się zorientować, co się dzieje, zastrzelił Camerona. A potem strzelił do mnie. Kula przeszła na szczęście powyżej serca. Przewróciłem się i udawałem martwego. A Delia? A zwiał razem z nią. Moja Delia bardzo lubiła pieniądze. Ach, więc zabrał panu również dziewczynę. Tak. No, no i co dalej? I kiedy uciekli, myśląc, że nie żyję, udało mi się opuścić mieszkanie, zanim zjawiła się policja. Miałem przyjaciół, którzy ukryli mnie i pomogli mi wylizać się z ran. Potem zobaczyłem ogłoszenie w gazecie, że poszukują myśliwego i przewodnika do tych lasów. No, pomyślałem, że to dobre zajęcie na przeczekanie, ale spodobało mi się i zostałem. Tak, no jestem tu już 20 lat, tylko nigdy nie zapomniałem Maxa. A więc on jest tym człowiekiem, który zasłużył na śmierć? Ja na to patrzę inaczej, Cody. Zaryzykował pan i przegrał. To tak jak zła karta w pokerze. Max wyciągnął dobrą i to wszystko. Nie, nie, nie. Gdyby wziął pieniądze i zwiał, mógłbym się z panem zgodzić, ale nie musiał zabijać Camerona i próbować zabić mnie. Nie mówiąc już o tej historii z dziewczyną. To już nie jest gra. I nie spotkał go pan od tamtego czasu? Nie. Dopiero niedawno zobaczyłem w gazecie jego zdjęcie. A jest teraz bardzo bogatym człowiekiem. Milionerem. I prowadzi legalne interesy. A widocznie dobrze zainwestował te 300 tysięcy. Tak. No i co? I chcę go pan oskarżyć. No cóż, sprawa rabunku uległa już przedawnieniu. Ale mógłby go pan oskarżyć o morderstwo. Przegrałbym. Tak, wiem o tym. Musiałbym przegrać. On ma olbrzymie pieniądze. Ale ja zrobiłem inaczej. Ciekawe. Jak? No. W tej gazecie pisali, że on jest zapalonym myśliwym i wędkarzem, więc wysłałem do niego list, nie podając oczywiście prawdziwego nazwiska. Zaproponowałem mu weekend w tych lasach i zagwarantowałem zupełnie wyjątkowe polowanie. Połknął haczyk. I jak to? I przyjedzie tutaj? On już tu jest. Od tego momentu wszystko zaczęło się dziać jak w trochę nierealnym śnie. Lord zerwał się z miejsca, otworzył usta i zatrzepotał rękami. A Cody błyskawicznie wycelował mu w pierś ciężką strzelbą i wypalił. Lord runął na ziemię. Hetfield siedział na ławie śmiertelnie blady i mrugał oczami. Czy pan wie, co pan zrobił, Cody? Wiem. Spędzi pan resztę życia w więzieniu. Nie. Zaplanowałem to sobie inaczej. Widzi pan, ja nie będę miał świadków. Teraz upadł Hetfield, a ja w tym samym momencie rzuciłem się do drzwi i wypadłem w las. Biegłem, potykając się o grudy śniegu i wystające korzenie. W odległości jakichś 100 metrów od chaty przepadłem do ziemi w głębokiej jamie. Usiłowałem zebrać myśli. Cody nie wybiegł za mną, ale
To pewno dlatego, że jest ciemno. Po co ma sobie zadawać trud? I tak ma mnie w ręku. A więc Max to Orville Lord. Zaraz. Coś mi się tu nie zgadza. Przecież... Co zresztą w tej chwili nieważne. Najważniejsze, jak się stąd wydostać. Przywiózł nas tu wynajęty samolot, który wylądował na polanie. Ten sam samolot ma nas zabrać jutro po południu. Czy zdołam doczekać do tego momentu? Nie. Kody się postara, żebym nie doczekał. Ale jak on to wszystko wytłumaczy pilotowi? Gdzie się podzieli jego klienci? Zobaczyłem z daleka, że drzwi od chaty uchylają się. Ujrzałem w nich smugę światła i cień postaci. Jesteś tam, Frank? Wiem, że czaisz się gdzieś w ciemności, ale nie będę cię szukał. Wolę to zrobić o świcie. Będzie mi łatwiej. No nie łudź się, że uda ci się zwiać, Frank. Najbliższe osiedle są 50 mil stąd. Zresztą i tak zabłądziłbyś w lasach. A ja tu znam każdy kąt i umiem rozpoznać ślady. A ty zostawisz przecież ślady na śniegu, prawda? Wyłuskam ci łatwo jak królika z sideł, o ile nie zamarzniesz do rana. O, naprawdę, nie życzę ci źle, Frank. No, byłeś zupełnie sympatyczny, ale sam rozumiesz, że muszę to zrobić, aby uratować głowę. Zastanawiasz się pewnie, jak wytłumaczę wasze zniknięcie pilotowi, co? Ja go także zabiję, Frank. Ja po prostu nie mam innego wyjścia. A potem włożę wasze ciała do samolotu i podpalę. To będzie wyglądało zupełnie naturalnie. Katastrofa przy starcie. Uwierzą mi, nawet nie stracę posady, którą polubiłem. Taki był właśnie mój plan, Frank. Nie głupi, co? A? No, to dobranoc. Tak, to był rzeczywiście niegłupi plan. Cody musiał być obłąkany. Sprawiło to 20 lat samotności i nienawiści. Ale zaplanował to dobrze. Zastanawiałem się, co robić. Pierwsza rzecz, nie zamarznąć. Mróz nie był duży, najwyżej kilka stopni. Ale wybiegłem z chaty tylko w wełnianej koszuli i lekkim puloverze. Zdecydowałem się rozpalić ogień. Przeczołgałem się jeszcze kilkaset metrów i znalazłem odpowiednie miejsce. Nawet gdyby Cody zobaczył blask, zdążyłbym uciec. Dopóki jest ciemno, nie dostanie mnie. Noc zupełnie czarna, ani śladu księżyca. Zaraz, zapałki. Parę gałęzi. Tak. A teraz to już myśli się lepiej. A teraz, kiedy jest ta odrobina ciepła, coś dzieje się w mojej głowie. Jakieś wspomnienie. Nie. Ja muszę myśleć tylko o ratunku. A więc tych kilka godzin do świtu przeczekam tutaj. A rano? Obszukam kieszenie. Jest! Scyzoryk. Duży, ciężki, podobny do noża. Jeżeli tylko uda mi się znaleźć odpowiednio mocny pręt i przymocować do niego scyzoryk linką. Ćwiczyłem się kiedyś w rzucaniu włócznią. Miałem pewną rękę i oko. Cody ma karabin, ale ja będę miał tę przewagę, że będę zasłonięty, kiedy zacznie się do mnie zbliżać. Nie mam innego wyjścia. Tak, trzeba to teraz wolno i dokładnie przygotować. Czasu mam sporo. I nie zasnąć, na miłość boską, nie zasnąć.
zaczęło świtać, zgasiłem swoje ognisko. Czekałem napięty jak struna. Kwadrans, pół godziny. Już ukazało się słońce, pierwsze blade promyki. Jakiś szmer. Tak to Cody. Z daleka poznawałem jego kroki po trzasku gałązek. Zresztą nie usiłował iść cicho. Wstrzymałem oddech. O, jak ci się spało, Frank? Widziałem twój ogień, widziałem. Ale nie chciało mi się nocą łazić po lesie. Po co? I tak mam cię w ręku. Przykro mi, Frank, ale nie mam innego wyjścia. Jeszcze parę sekund. Jeszcze sekunda. Tak. Teraz. Panie Hetfield! Panie Hetfield! Co się panu stało? Zmartwiałem. Ten krzyk to był krzyk Hetfielda, człowieka, którego Cody zabił. A w moim mózgu nagły, oślepiający błysk. To była zabawa, Frank. Zwykły żart. Puste naboje i dobra gra aktorska całej naszej trójki. Kto mógł przewidzieć, że to się tak skończy? No, pan Hetfield stracił przytomność z bólu, ale wyliże się z tego, a pilot zdąży go na czas dowieźć do szpitala. Tylko wydaje mi się, że niestety straci prawe oko. Żart? Czy może mi pan to wytłumaczyć? Jaki był cel tego makabrycznego żartu? Test. W ten sposób chciałem wypróbować człowieka, któremu pobierzam tak odpowiedzialne stanowisko. To nie może być mięczak, tylko człowiek, który umie sobie dać radę w każdej sytuacji. A więc zainscenizował pan to wszystko na mój benefis. Aha, nie pierwszy raz robiłem coś takiego. Tylko że przedtem kończyło się bez podobnych niespodzianek. Jak to nie pierwszy raz? Zwyczajnie. Był pan już 6. kandydatem. Co? Za każdym razem graliśmy z Hetfieldem i Codym tę samą scenkę i doprowadziliśmy ją do perfekcji. Prawda, Cody? Dwaj pierwsi kandydaci klęczeli przed Codym i całowali jego buty, żeby ich nie zabijał. Jeden dostał ataku histerii, jeden zemdlał. Ach, pamiętam. Myśli pan, że takich ludzi przyjąłbym na tak eksponowane stanowisko? To wszystko jest... Panu pierwszemu przyszło do głowy, żeby uciec. A ponadto sam pan zaatakował. Będę ci mówił po imieniu. Dobrze, Frank? No ale... A gdybym zamarzł w nocy? Tak, zastanawialiśmy się nad tym, ale kiedy zobaczyliśmy ognisko, ostatecznie mogliśmy przerwać tę komedię w każdej chwili. To już zależało tylko od nas. No tak. Ale chcieliśmy się przekonać, jak sobie poradzisz. Ogromnie nas to interesowało. A, interesowało was. Mieliście w ciągu tej nocy dobrą zabawę, co? Owszem, bardzo dobrą, powiedziałbym pasjonującą. Tak, do diabła, więc to takie śmieszne przerazić śmiertelnie człowieka, co? Zresztą mogliście skończyć tę komedię inaczej. Wystarczyłoby, gdyby zamiast Cody'ego odezwał się do mnie Hetfield. I to braliśmy pod uwagę. Ale powiedziałem ci już, że chciałem sprawdzić, z jakiej gliny jesteś ulepiony. I postanowiłem grać do końca. Ciekaw jestem, czy szeryf będzie miał również takie poczucie humoru jak pan. Nie obawiaj się. A w końcu cóż takiego zrobiliśmy? Wystrzeliliśmy parę pustych nabojów. Zagraliśmy scenkę, jak w amatorskim teatrze. Czy to nasza wina, żeś w nią uwierzył i w dodatku zareagował jak prawdziwy mężczyzna? Tak, więc nie martw się, wszystko biorę na siebie. Szeryf nie powie marnego słowa. Jak się ma moje pieniądze, wszystko da się załatwić. A Hetfield, który jeśli przeżyje, to i tak straci oko. Mógłby je stracić w jakimś innym wypadku.
Zresztą Hetfield to mój człowiek. Płacę mu odpowiednio dużo, aby opłaciło mu się ryzykować. A teraz też dostanie takie odszkodowanie, że będzie siedział cicho. Tak, rozumiem. Zresztą nie zajmujmy się głupstwami, a przejdźmy do rzeczy najważniejszej. Frank, sprawdziłeś się. Posada jest twoja. Okej? Skinąłem wolno głową. A potem podszedłem do ściany, na której zawieszona była moja strzelba. Ta miała na pewno ostre naboje. Zdjąłem ją z haka i pozornie od niechcenia, wolno, wycelowałem w pierś Orville Lorda. Później szybko pociągnąłem za spust. Co? 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 Co pan zrobił? Dlaczego? Bo to był człowiek, który zasłużył na śmierć. Sam tak powiedziałeś, Godi. I ja jestem tego samego zdania. No przecież przyznaliśmy, że ta historia była całkowicie wymyślona, więc... Nie, Godi. Tyle tylko, że nie ty byłeś jej bohaterem. Orville Lord nauczył cię takiej właśnie opowiastki, bo zabrakło mu fantazji, żeby wymyślić coś oryginalnego. A te zapamiętał z własnego doświadczenia. Jak to... Był człowiek, któremu Lord zabrał pieniądze, przyjaciela, dziewczynę i połowę życia. Ten człowiek po jego strzale długo walczył ze śmiercią. Przeszedł kilka operacji i kompletnie stracił pamięć. Odzyskał ją pod wpływem szoku dopiero wczoraj. Wczoraj? Więc kim jest ten człowiek? To... I adaptacji Ewy Szumańskiej wystąpili Krzysztof Chamiec, Jerzy Karaszkiewicz, Andrzej Kopiczyński i Eugeniusz Robaczewski. Reżyserowała Zofia Rakowiecka.